Cześć. Kontynuujemy temat zasad dynamiki Newtona. Tym razem opowiem Wam co nieco o drugiej zasadzie dynamiki Newtona. Postaram się Wam przedstawić ją w ciut rozszerzonej formie niż ta przedstawiana w szkole, ale w mojej ocenie będzie to niezbędne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy opisać drugą zasadę dynamiki w dość ciekawy i myślę mniej typowy sposób. Zastanówmy się na początku, co się będzie działo z ciałem, na które nie będzie działała zrównoważona siła. Odpowiedzi na to pytanie udzieliłem już częściowo w poprzednim filmie. Pokrętnie możemy powiedzieć, że gdy siły równoważyć się nie będą, to ciało na pewno nie będzie poruszać się zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona. Czyli ciało nie będzie poruszało się ruchem jednostajnym ze stałą prędkością. Sprawdźmy w takim razie, jakim ruchem będzie poruszało się ciało, gdy siła nie będzie w równowadze. W podanym przykładzie siła mięśni geparda pozwala mu uzyskiwać w bardzo krótkim czasie prędkości przekraczające 80 km na godzinę. Czyli gepard musi rozpędzać się od 0 do 80 km na godzinę. Siła jego mięśni nadaje mu więc siłę napędową, a ta jest równoległa do podłoża, po którym biegnie. Jest to główna siła powodująca ruch i dzięki niej ruch geparda jest przyspieszony. W drugim przykładzie siła generowana jest przez silnik i przekazywana jest na koła, a te rozpędzają maszynę do olbrzymich prędkości w krótkim czasie. W samolotach zaś siłę generują wysokiej mocy silniki odrzutowe, nadając maszynie olbrzymie przyspieszenia jej prędkości, które pozwalają oderwać się jej od ziemi w krótkim czasie i na krótkim dystansie. Duże siły, a tym samym olbrzymie przyspieszenia i zapas mocy pozwalają na wykonywanie wielu ewolucji, natomiast mała masa samolotu zwiększa jego możliwości bojowe. Na tych wszystkich przykładach występuje niezrównoważona siła wypadkowa, która powoduje ruch przyspieszony ciała. Aby zbadać, jak wpływa masa ciała i siła działająca na uzyskiwane przez ciało przyspieszenie, wykonamy z pozoru bardzo proste, ale niebanalne doświadczenie, z którym w liceach i technikach zmagają się uczniowie. Myślę, że im szybciej zrozumiemy jego opis i siły działające na ciała w tym doświadczeniu, tym łatwiej będzie Wam zrozumieć jego opis w przyszłości w klasach wyższych. Na początku zapoznajmy się ze schematem doświadczenia. Składa się ono z kilku przedmiotów. Siłomierza po lewej, do którego przyczepiono sznurkiem wózek na kołach. Do wózka przyczepiono sznurkiem ciężarek, a ten przewieszono przez kołowrotek i zwisa on ze stołu. Układ w tym momencie pozostaje w spoczynku, ponieważ wszystkie siły działające w tym układzie pozostają w równowadze. Skoro wiemy, że każde ciało pozostaje w równowadze, to możemy stwierdzić, że każde z tych ciał możemy opisać pierwszą zasadą dynamiki Newtona. Zajmijmy się teraz każdym elementem tej układanki. W zwisającym ze stołu klocku siła grawitacji jest w równowadze ze siłą naciągu sznurka. Wózek z prawej jego strony jest ciągnięty napiętym przez ciężarek sznurkiem, a z drugiej jego strony sznurkiem, który jest przyczepiony do siłomierza. Na wózek również działa siła grawitacji, natomiast wózek się nie przemieszcza w górę lub w dół, ponieważ istnieje jeszcze jedna siła. Jest to siła sprężystości podłoża. Siła ta znajduje się na obu kołach wózka, ponieważ wózek styka się z podłożem wyłącznie w tych dwóch miejscach. Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki Newtona, suma tych dwóch sił sprężystości musi być równa sile grawitacji. Oznacza to, że jeżeli siła grawitacji na przykład wynosi 6 N, to siła sprężystości działająca na każde koło musi wynosić po 3 N, tak aby po zsumowaniu tej siły sprężystości uzyskać wartość siły grawitacji. W szkole wasi nauczyciele będą prawdopodobnie na siłę grawitacji mówić ciężar ciała. Akurat w podanym przykładzie ciężar ciała to samo co siła grawitacji. Jeśli będziemy mówili o siłomierzu, to możecie zauważyć, że sprężyna musiała się wyciągnąć i równoważy siłą naciągu sznurka. Gdy przetniemy jeden ze sznurków, układ przestanie być w równowadze, ponieważ zniknie jedna z sił naciągu. Wózek w takim razie pod wpływem drugiej siły naciągu zacznie poruszać się ruchem jednostajnie przyspieszonym w prawo.
przyspieszenie wózka będzie oczywiście równe przyspieszeniu, z jakim spada ciężarek w dół. Dzieje się tak, ponieważ wózek i ciężarek połączone są naciągniętym sznurkiem. Oczywiście, skoro ciężarek zaczyna również spadać ruchem jednostajnie przyspieszonym, to oznacza, że na ciężarku również pojawiły się niezrównoważone siły. Prawdopodobnie, skoro ciężarek zaczyna lecieć w dół, to siła grawitacji musi być większa niż siła naciągu sznurka. Oczywiście jest to tylko symulacja, która obrazuje nam pewne możliwe zachowania się ciała w rzeczywistości. Spróbujmy teraz wykonać to samo doświadczenie, ale już za pomocą faktycznych przedmiotów. W trakcie pomiarów zbadam masę wózka i masę ciężarka, który będzie zwisał ze stołu. Sprawdzę w ten sposób, jak masa wózka i masa ciężarka wpływa na przyspieszenie, z jakim porusza się wózek oraz ciężarek. Dodatkowo postaram się określić, ile wynosi siła, która ciągnie wózek, w trakcie, gdy wózek pozostaje w spoczynku. Pomiar tej siły jest obarczony dość sporym błędem, ponieważ występuje tutaj siła tarcia statycznego i kinetycznego w trakcie ruchu wózka, dlatego też nie będzie nas interesowała jej dokładna wartość, a pewna występująca tendencja. Więcej o sile tarcia kinetycznego i statycznego prawdopodobnie opowiem w jednym z przyszłych odcinków. Zaczynajmy doświadczenie. Wszystkie dane będę zapisywał w tabeli. Dodatkowo postaram się oszacować czas ruchu pojazdu na drodze 60 cm. Korzystając z tego, że film był nagrywany z prędkością 24 klatek na sekundę, jestem w stanie w odpowiednim programie zliczyć ilość klatek i ocenić, ile minęło sekund pomiędzy dwiema zaznaczonymi liniami. Na podstawie wyników można zauważyć, że gdy masa ciężarka rośnie, oczywiście przy stałej masie wózka, to rośnie siła naciągu siłomierza. Oznacza to, że wraz ze wzrostem masy, która zwisa ze stołu, rośnie siła, która będzie ciągnęła ten wózek do przodu. Oczywiście większa masa ciężarka to też większa siła grawitacji, która ciągnie ten ciężarek w dół. Wynika więc z tego, że gdy mamy coraz większą siłę działającą na wózek, to wózek ten porusza się z coraz większym przyspieszeniem, ponieważ tą samą drogę 60 cm pokonuje w coraz krótszym czasie. To co ciekawe, gdy masę ciężarka pozostawimy niezmienioną, a zwiększymy masę wózka, to wózek będzie poruszał się z coraz mniejszym przyspieszeniem. Na ten moment nie będę wyjaśniał, dlaczego tak się dzieje. Wyniki tych obliczeń spróbujmy podsumować na kolejnym slajdzie. Drugą zasadę dynamiki możemy zapisać w następujący sposób. Jeśli na ciało działają siły, które nie są w równowadze, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej na niego siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. Aby tą definicję lepiej zrozumieć, skupmy się na początku na pierwszej części tej zasady. Mianowicie na nierównowadze sił. Z moich poprzednich filmów powinniście już wiedzieć, czym jest siła wypadkowa. Gdy na ciało działają dwie siły, F1 i F2, o przeciwnym zwrocie, to aby obliczyć siłę wypadkową, należy te siły odjąć od siebie. Gdyby ruch odbywał się w prawo i zwrot siły wypadkowej był w prawo, to mówimy, że ciało takie przyspiesza, czyli porusza się ruchem jednostajnym przyspieszonym. Gdy siły będą w nierównowadze, ciało będzie poruszało się w lewo, a zwrot siły wypadkowej będzie w prawo, to ciało będzie zwalniało, czyli będzie poruszało się ruchem jednostajnie opóźnionym. Taką sytuację łatwo sobie wyobrazić, na przykład jeżeli mamy jakiś mecz piłki nożnej. Gdy jeden z piłkarzy biegnie przed siebie z piłką, a drugi złapie go za koszulkę, no to w ten sposób podziała na niego siłą przeciwną do jego kierunku ruchu i spowolni tego piłkarza. W ostatnim przykładzie naniosłem dodatkową siłę.
Tutaj, aby obliczyć siłę wypadkową, należy zsumować siłę F1 i F2, a następnie trzeba odjąć od tej sumy siłę o zwrocie przeciwnym, czyli siłę F3. Podobnie jak poprzednio, gdy ciało poruszało się w prawo i siła wypadkowa też by miała zwrot w prawo, to ruch będzie ruchem jednostajnie przyspieszonym. Zajmijmy się jeszcze drugą częścią drugiej zasady dynamiki Newtona, w której pojawiły się słowa wprost i odwrotnie proporcjonalne. Jeszcze raz spójrzmy na wyniki doświadczenia. Wynikało z nich, że gdy masa ciała będzie rosła przy tej samej sile, to jego przyspieszenie powinno maleć. Natomiast gdy masa ciała zmianie nie ulega, natomiast rośnie siła, to rośnie też przyspieszenie działające na ciało. Przekształćmy teraz ogólny wzór na siłę działającą na ciało. Wzór ten oczywiście musicie znać, bo to jest podstawowy wzór na siłę działającą na ciało. Po przekształceniu będziemy mieli, że przyspieszenie ciała to iloraz siły działającej na ciało do jego masy. Z tego wzoru wynika, że przy stałej masie ciała ułamek po prawej stronie równania będzie wzrastał, gdy siła znajdująca się w liczniku będzie rosła. Gdy siła będzie malała, to ułamek będzie zmniejszał swoją wartość, a tym samym wartość przyspieszenia musi maleć. Wielkości, które w tym samym czasie rosną lub maleją o tyle samo razy, nazywamy wielkościami wprost proporcjonalnymi. Zajmijmy się teraz dołem ułamka, czyli mianownikiem. Gdy siła będzie stała, a masa będzie rosła, to cały ułamek musi maleć, czyli przyspieszenie będzie malało. Gdy masa będzie malała, to cały ułamek musi rosnąć, a tym samym przyspieszenie również musi rosnąć. Wielkości, które zmieniają się w odwrotny sposób, czyli jedna rośnie kilkukrotnie, a druga wielkość maleje o tyle samo razy, nazywamy wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi. Stąd się właśnie wzięły w definicji drugiej zasady dynamiki Newtona te sformułowania. Jeśli nauczycie się wzoru na siłę wypadkową w podany sposób, to będziecie mogli bardzo prosto przekształcać to równanie zgodnie z poznaną we wcześniejszych filmach metodą trójkąta. Spróbujmy zrobić jeszcze jakieś zadanie z tego tematu. Osoba pchająca ruchem jednostajnym ręczny wózek paletowy o masie 30 kg działa na niego siłą 20 N. Obliczyć trzeba prędkość, do jakiej rozpędzi się paleciak, gdy będzie na niego działać siła 60 N w czasie pół sekundy, oczywiście przy założeniu, że jego prędkość początkowa jest praktycznie równa 0. W zadaniach z dynamiki wszystkim moim uczniom polecam wykonać na początku stosowny rysunek, który przedstawi nam całą sytuację. Kolejnym krokiem jest wypisanie równania na siłę wypadkową i obliczenie z niego wszystkiego, co się da. Na początku wózek porusza się ruchem jednostajnym, czyli występuje tu pierwsza zasada dynamiki Newtona. Z tego wprost wynika, że siła 20 N, z którą ktoś pcha ten wózek, musi być w równowadze z inną siłą. Będzie to prawdopodobnie siła tarcia o wartości i zwrocie przeciwnym do kierunku ruchu. Gdy siła, z jaką ktoś pcha wózek, wzrośnie do 60 N, to siły przestaną być w równowadze i powstanie w ten sposób siła wypadkowa wynikająca z różnicy sił działających na ciało. W takim razie siła wypadkowa będzie wynosiła 40 N. Znając masę wózka, możemy policzyć jego przyspieszenie zgodnie z przedstawionym wzorem. Mając przyspieszenie wypadkowe, jakie działa na ciało, jesteśmy w stanie określić jego prędkość końcową. Możemy to zrobić, ponieważ gdy siły w równowadze nie są, to ciało porusza się ruchem przyspieszonym lub opóźnionym. W przypadku tego ciała pierwotny zwrot prędkości jest zgodny ze zwrotem siły wypadkowej, czyli ciało będzie przyspieszało. Zakładając, że jego prędkość początkowa jest zaniedbywalnie mała, możemy zapisać wzór na prędkość w ruchu przyspieszonym i podstawić pod niego odpowiednie wielkości. W ten sposób uzyskujemy prędkość końcową paleciaka. Zróbmy kolejne zadanie. Wózek sklepowy, zjeżdżając z górki, rozpędził się do prędkości 6 metrów na sekundę. Masa wózka to 10 kg, a masa chłopca to 50 kg. Oblicz, ile wynosiła siła wypadkowa działająca na wózek podczas zjazdu z górki. Czas zjazdu to około 5 sekund. Jaką drogę wózek przejechał aż do momentu wywrotki? Załóż, że prędkość początkowa wózka wynosiła 1 metr na sekundę.
W tym zadaniu musimy policzyć siłę wypadkową. Aby ją policzyć, musimy znać masę i przyspieszenie ciała. Masę oczywiście znamy z informacji podanych w zadaniu, natomiast przyspieszenie policzymy z tego, że znamy prędkość początkową, prędkość końcową i czas ruchu wózka. Wygląda na to, że przyspieszenie, z jakim porusza się wózek, to 1 metr na sekundę kwadrat. Spróbujmy teraz poznać, jaką drogę pokonał wózek od chwili rozpoczęcia ruchu aż do wywrotki. Wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym podawałem w filmie z karty po prawej na górze. Ma on następującą postać. V0 to prędkość początkowa, T to czas, A to przyspieszenie. Wstawiamy do tego wzoru wszystkie informacje z zadania i obliczamy wartość pokonanej drogi. Wynosi ona 17,5 metra. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Powinniście zapamiętać treść drugiej zasady dynamiki Newtona i powinniście podać przykłady ruchu ciał, w którym druga zasada dynamiki Newtona jest spełniona. Oczywiście trzeba umieć wyznaczyć siłę wypadkową, a także policzyć zadanie z tego tematu. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!